Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Steotown. I uwaga, dzisiaj jest sobota, jak ten odcinek wchodzi. Jeśli dzisiaj do północy ten odcinek będzie miał 15 lajków, może troszkę mało, wiadomo, na Citiesach jest więcej, ale to jest Steotown. Tak więc jeśli 15 łapek w górę uda wam się wbić, to jutro, w niedzielę, wchodzi kolejny odcinek. Także chcecie mieć kolejny odcinek jutro? 15 łapek. No a teraz już bez zbędnego przedłużania może zabiorę się za budowę miasta. Te wieżowce się już tutaj pięknie pobudowały. Aha, tylko że tutaj nikt nie będzie mieszkał, to jest raczej coś takiego, turystycznego, czy jak to tam nazwać. Ten jest troszkę przyciemniony, 0 na 939. No to mi się nie podoba. Zapotrzebowanie jakieś tam jest. Możliwe, że ci bogaci tutaj za bardzo się nie chcą wprowadzać. Może to jest wina tego... Może to jest wina tego, że tutaj jest zbyt niska wartość gruntu. Spróbujmy. Jakiś może taki duży park. O, myślę, że on właśnie fajnie będzie wyglądał tutaj gdzieś między tymi wieżowcami. No, spróbujmy na przykład... No, tu mi się troszkę ten pasek taki nie podoba, ale to zawsze można wypełnić jakąś drogą, powiedzmy. No, chyba, że kwiatki tu naokoło... Nie, tutaj raczej drogę bym zrobił. Tak, tutaj raczej może być zwykła taka asfaltowa droga naokoło tego. Ale ronda raczej z tego nie będę robił, nie, to raczej nie będzie mi jakoś bardzo potrzebne. Tą drogę mogę jeszcze kawałeczek dalej tam dać. Tak się jeszcze zastanawiam, no może ta siatka ulic tutaj nie będzie idealna, tak troszkę te skrzyżowania obok siebie. No ale tak już wyszło, a może nie będę przesuwał teraz tych dużych budynków. Wysoki poziom zanieczyszczenia, dobra, to z tym teraz za bardzo nic nie zrobię. To niech się zapisze i zaraz sobie zobaczymy, co ja tutaj jeszcze bym chciał. No bo jednak w tych okolicach fajnie by było, jakby troszkę więcej tych wieżowców było, żeby to już porządnie tak wyglądało. I zobaczmy sobie, czy coś tutaj w nagrodach, takie coś tam już mam, więc tego raczej nie będę jeszcze jednego stawiał. Więc chwilka, gdzie to jeszcze? W atrakcjach, tak, w atrakcjach jest więcej tych budynków. Zobaczmy sobie na przykład coś takiego. Okej, pięknie. I to chyba chciałbym gdzieś bliżej wody postawić. Tak, wiadomo, tutaj i tak mamy dosyć krzywy teren, więc tego tutaj nie będę stawiał. Ale gdzieś na przykład w tych okolicach, tylko do tego, będę potrzebował tutaj może jakiejś drogi. Jeszcze sobie tylko zobaczę. Jak z tym terenem, ale nie, tu jest dobrze. Przed odcinkiem sobie wyrównałem, więc nie powinno być problemu. I teraz wezmę sobie taką zwykłą asfaltową drogę. Dam ją tutaj w tą stronę. To mógłbym jakoś tutaj połączyć. Okej, nie tak. Super, i teraz weźmy sobie ten budynek, który... Gdzie on był? W atrakcjach? Tak, w atrakcjach. Co to jest? Burj Al Arab. Okej, nie wiem, czy to tak się czyta, nieważne. I to bym postawił sobie, no... Najładniej byłoby tu, tylko znowu mi te drogi się nie podobają, więc... Zrobimy to inaczej. Postawię go tu. Postawię go tu, tą drogę sobie wyburzę, tak, i teraz, żeby te drogi się jakoś tam ładnie połączyły, zrobię coś w tym stylu, powiedzmy, że dotąd. Teraz drogi jednokierunkowe, powiedzmy, że tak, i tak, w ogóle właśnie, i jedna rzecz, jak ktoś ma jakiegoś fajnego moda, żeby zrobić jakieś ładne rondo, bo gdzieś chyba na Discordzie widziałem, jak ktoś wrzucał jakieś takie fajne, okrągłe rondo, bo te moje ronda są kwadratowe. Napiszcie mi w komentarzu nazwę tego moda, nie wiem, linka, cokolwiek. Tylko to, no, nie będzie na jutrzejszym odcinku, bo od razu nagram ten drugi, ale tam w przyszłości będę mógł wtedy robić jakieś lepsze ronda, więc jak macie coś takiego, to możecie napisać. Okej, zróbmy sobie to. Czy to mi wyjdzie? To będzie za duże. To będzie za duże. To raczej powinno być coś... No nie, to musi być... Czy ja rond nie umiem budować, naprawdę? Okej, takie coś. No, pięknie. I teraz dzięki temu będzie można podłączyć tą drogę na przykład w tym miejscu. Okej, nie musi być tam do ronda jakoś tak super równo to podłączone. To sobie mogę podłączyć w tym miejscu, to jakoś tak. No i gdzieś ta nierówność się może na tym rondzie zgubi. Super, skończyło się miejsce na tym cmentarzu. Nawet ledwo co widać ten cmentarz. Już sprzątnięte, super. Czyli ty się budujesz i teraz, czy ja chcę mieć coś jeszcze obok tego budynku? Wydaje mi się, że jakieś strefy komercyjne byłyby chyba dobrym pomysłem. Jakieś, powiedzmy, takie... Mam takie coś, tak, mam takie coś, to tego nie. I poza tym coś niższego, żeby jednak coś niższego było przy tym wysokim budynku.
To mi znowu kratkami za bardzo nie pasuje. No chyba, że tutaj przy rondzie gdzieś, tak, okej, to może być przy rondzie. Coś takiego, taki budynek, troszkę za blisko jak na taką wysokość, ale gdzieś tutaj przy rondzie on może być. Do tego coś może bardziej w tym stylu, a troszeczkę większe. No, na cztery kratki bym potrzebował. Jest tu jakiś filtr czy coś, coś można szukać, ale to słowo. Okej, a jakiś filtr, że 4x4, no niestety chyba czegoś takiego nie ma. To jest małe. To jest małe. W sumie taki sklep... Nie wiem, czy to jest bardzo dobry pomysł. Budować coś w środku ronda. No ale powiedzmy, że tutaj na potrzeby naszego miasta można chyba tak zrobić. Okej, no nie wiem, czy jest sens coś... No chyba, że okej. Chyba, że... Powiedzmy tak. I tutaj nawet taki sam. Okej, w rondzie też coś w tym stylu. Zaraz wam tą wodę zrobię, tylko jeszcze tutaj chciałbym jedną drogę dać. Okej. I teraz weźmy sobie tutaj jakąś rurę w ten sposób. Tak, i tak, i tak. Coś nie wyszło, nieważne. Tędy, tam dalej. Okej, mogę to jeszcze tędy poprowadzić, a potem się zobaczy, jak tam drogi będą szły. No i chyba nawet fajnie to będzie tutaj wyglądało. Taki markecik troszkę niższy w środku ronda, tutaj jakieś wyższe takie same. Tamtego nawet za bardzo nie będzie widać, bo tutaj się ten wieżowiec buduje. No okej, dobra. Właśnie, prezencik. Dziękuję ci bardzo, Prosek, za 123 tysiące. Bardzo dziękuję. Naprawdę, nie musicie. Jak potrzebujecie na rozbudowę swoich miast, to trzymajcie. Mam 12 milionów, ale bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za te prezenciki. No i teraz zrobiłbym sobie może troszeczkę tych standardowych stref, na przykład komercyjnych o wysokim zagęszczeniu. Gdzieś tak na przykład tutaj od tego ronda w sumie to niech ta gra się zapisze i zrobimy sobie jeszcze tutaj jedno takie coś, taki drugi pasek. Tylko do tego będę potrzebował drogi gdzieś mniej więcej tak, tutaj gdzieś pod ten stadion ta droga sobie może iść i nawet za stadionem taka droga może być. Na około stadionu chyba po prostu, tak, niech to jakoś na około stadionu tutaj objeżdża. Światełka sobie wyłączę. I właśnie, pytanie, czy są jakieś parkingi? Bo w Citiesach przy takim stadionie najprawdopodobniej postawiłbym jakiś parking. Ale wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że nie ma. Chyba, że gdzieś tutaj w dekoracjach. Pewnie jak... No mody nawet. Domyślam się, że mody są. Tak, to jest pewne. Strefa komercyjna? No to troszkę jak parking wygląda, ale to mi się nie podoba. Nie będzie tego tu. Okej, pięknie się tutaj te sklepiki budują obok tego marketu. Weźmy sobie więcej komercyjnej tutaj przy tym stadionie jak najbardziej. Na tej ulicy też. Tutaj tak, całe te okolice tego stadionu niech będą w czymś takim. Tylko będę potrzebował jeszcze jakiejś drogi tutaj do środka. Powiedzmy, że coś takiego. No i tutaj przez środek jakaś taka ślepa droga. To się nie musi jakoś tam bardzo z tym łączyć. To może tak być. I teraz tutaj jeszcze więcej tych wieżowców handlowych. Tu jakiś pasek jest. Okej, nie wiem, czy tam jakieś kwiatki były, czy coś. Trudno, najwyżej nie będzie. Tutaj ci mieszkańcy będą mieć, no dobra, blisko sklepy. Tak, to raczej nie będzie jakiś wielki problem. To sobie mogę przyspieszyć. Niech on się tutaj jakoś szybciej wybuduje, bo widzę, że już kończą. Już tak naprawdę te rusztowania. No, ściągają, więc za chwileczkę to będzie. A zanim oni ściągną rusztowania, to wy możecie właśnie też łapeczkę zostawić, jeśli dotrwaliście do tego momentu, chociaż pewnie już zostawiliście. Wysoki poziom zanieczyszczenia, to mnie teraz nie interesuje. Teraz bardziej może bym się przyglądnął. Czego wy tak naprawdę potrzebujecie? No, sklepów dla bogatych raczej już nie potrzebujecie, ale to się domyślam dlaczego. Troszeczkę tego powstało. Trzeba by zrobić może coś bardziej dla przeciętnych i ubogich. Nie wiem, gdzieś tutaj kawałek dalej coś na przykład. Tu jest, czy tu jest droga przez las? Chwilka. Pokażcie mi to. Tu jest... Aha, bo tu są tory. Okej, tu są tory. Tu jest jakiś krzywy teren. Dobra, zrobimy sobie to tak, że tak zrobię tą drogę. I spróbuję to jakoś tutaj uzupełnić jakimiś na przykład mniejszymi sklepikami, powiedzmy, że tu się coś dla biedniejszych wybuduje, mam taką nadzieję. Gdzieś jeszcze dla biedniejszych... Czemu tu jest pusto? Dziwne. Czemu ja tego nie zabudowałem? Czy ja zostawiłem... Może ja zostawiłem miejsce, bo to jest jakaś główna droga?
Nie pamiętam. Nie pamiętam czemu, ale powiedzmy, że w takim razie tutaj na wjeździe, to znaczy, o, tutaj przy tej drodze na pewno to zostawiłem dlatego, ale tutaj na wjeździe, no dziwne. Ale niech tu właśnie będą jakieś takie mniejsze sklepiki, one też może jakoś wielkiego ruchu mi tutaj nie spowodują. A wy oczywiście chcecie wody. Po co wam ta woda, naprawdę? Po co wam ta woda? Jak tylko narzekacie na nią. Narzekacie na jej brak. Dobra, dobra. Czyli co? Poprawiło się z tymi ubogimi? Nie za bardzo. Pytanie, czy to właśnie, czy te niskie strefy to są serio dla ubogich, czy to raczej patrzy po wartości gruntu, a tu mogą być troszeczkę, no, troszeczkę dosyć warte te grunty w tym takim centrum nowocześniejszym. Także jeśli wy naprawdę, czy nie chcecie, dobra, myślałem, że tutaj coś zbudujemy. No, mogę coś na przyszłość tutaj zrobić, tak, dobra. Coś tutaj mogę na przyszłość zrobić, żeby już było, bo potem znowu pewnie będą mi narzekać na brak tych sklepików. Więc troszeczkę tego tutaj na przyszłość mógłbym zrobić. Powiedzmy, że tak i tak, cały tutaj jeszcze pas. Dosyć duża ta strefa handlowa tu jest, więc niech będzie jeszcze większa, proste. Te światła sobie mogę wyłączyć. Okej. Czyli powiedzmy, że to zaraz spadnie, no i mamy zapotrzebowanie na tych bogatych mieszkańców. Czyli wydaje mi się, że gdzieś w tych okolicach można by jeszcze dostawić więcej tych stref mieszkalnych. Chociaż tutaj mają mieszkania dla najbogatszych. I co? 0 na 900. Ciekawe. Ciekawe. A zapotrzebowanie? Nie. Naprawdę ta gra, nie, ja nie rozumiem tej gry, to tak skacze to zapotrzebowanie. Ktoś mi kiedyś pisał, że to może przez to, że za szybko gram, no ale to będzie skakać, tylko że wolniej, tak? Okej, dobra. Niech tak będzie, mogę dobudować wam tutaj troszkę mieszkań. Nawet takich zwykłych, nie jakoś ręcznie tam stawianych, bo może one wtedy się jakoś nie chcą za bardzo budować. Zrobimy sobie po prostu zwykłe takie strefy, pięknie budują się. I te strefy mógłbym zrobić nawet tak, żeby tu w środku było troszeczkę takiego odstępu. Zaraz zobaczycie, no takie niby rondo. Niby rondo z mieszkań na drodze dwukierunkowej i w środku zrobimy sobie pustą taką przestrzeń i ją zapełnię jakimiś ozdobami, co my tu mamy? Mamy zapisywanie 42. Jak nie macie co napisać w komentarzu, możecie napisać 42 i nic więcej, niech się domyślają ci, którzy nie oglądali do tego momentu. Nie podobają mi się te kwiatki. Które to? Chybaż takie drzewka? Okej, te drzewka nawet mogą być. Pięknie, teraz weźmy sobie znowu tą wodę. Tak i tak pięknie. Jeszcze tędy można by tą rurę poprowadzić, tu się jakoś połączyć. Niech to już w tych okolicach jakoś porządniej będzie. I widzę, że na razie to oni zbyt wysokich budynków tutaj nie budują. No ja tutaj w przyszłości chciałbym, żeby same wieżowce były, no. Ale powiedzmy, że na początek jakieś takie małe domki mogą być. To sobie szybciutko oczyszczę, super. To mamy i jak tam z tym zapotrzebowaniem przeciętni bogaci? No to powiedzmy, że oni się tutaj wprowadzą. Można by poprowadzić dalej tutaj te drogi. Jak by to wyglądało? Tutaj by to wyglądało tak, że w środku byłby wolny pasek. Może być, też jakieś drzewka się posadzi. Niech to właśnie jakoś ładniej wygląda, jak tutaj ci bogatsi mają mieszkać. Strefy mieszkalna i właśnie, zrobimy sobie to tak i tak. Chyba, że jeszcze, o tak, dobra, i tutaj w środku. W tym miejscu mi się tak nie uda, w ogóle przy samym stadionie to też nie chciałbym raczej mieszkań robić, więc tam sobie zrobię raczej jakieś te, raczej jakieś strefy komercyjne, gdzie są te ozdoby. Te drzewka sobie tutaj wsadzę. W sumie można by tak to jakoś, o, powiedzmy, że przy tej drodze, na razie to za bardzo tego nie widać, bo mamy te drzewa wysokie, ale jak się je w przyszłości wytnie, za co ekolodzy może za bardzo, no nie będą za bardzo zadowoleni, ale jak się je w przyszłości wytnie, to może te drzewka będzie jakoś lepiej widać. Weźmy sobie jeszcze tej strefy komercyjnej więcej tutaj. Okej, i w sumie to by można zrobić w ten sposób. Okej, i to nawet mogłyby być drogi jednokierunkowe, taka powiedzmy aleja ręcznie robiona, tak? Tutaj mamy, nie wiem, czy to było ręcznie robione? No nieważne, ale można też tak aleje zrobić. Tylko w takim razie, skoro to będą drogi jednokierunkowe, to trzeba by przeprowadzić na drugą stronę, to na drugą stronę, stąd jakiś
odjazd. Okej. Okay. Te światełka sobie tutaj na szybciutko wyłączę. Nie, droga asfaltowa. To sobie wyłączę, to sobie wyłączę. Super. No i mamy już tutaj jakąś siatkę ulic na przyszłość, którą można by tak naprawdę dosyć podobnie tutaj zrobić. Ile tutaj jest kratek w środku? Ale to słabo widać. 6 ma być w środku, tak? Czyli tutaj by miała być droga. Wtedy troszeczkę to takie symetryczne by było. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No i to gdzieś z tym chyba połączyć. Chyba tak. Tu coś większego. Nie wiem, czy coś znajdę. Może jakiś park czy coś. Nad tym się będę zastanawiał później. A teraz zacznijmy niestandardowo od wody. Tak i tak, okej, okay, pięknie. Także to mamy od razu całe nawodnione. I zrobimy sobie właśnie te strefy mieszkalne w takim samym stylu, czyli tutaj tak, tutaj naokoło, w ten sposób. W tym miejscu może być też, tak, w tym miejscu mogą być mieszkania tu, sklepy. Tutaj, okej, okay, czyli tutaj sklepy, super. Teraz wezmę sobie te drzewka znowu, to wypełnię. Okej, okay. I teraz jeszcze chciałbym znaleźć coś, co by pasowało. Aha, dobra. Mam nadzieję, że mi się nie przerwało nagrywanie. Chwilka, przepraszam za takie. Okej, okay. Mi się kliknęło poza grom i mi się chyba OBS chciał wyłączyć, ale sytuacja opanowana, dobra. Mam nadzieję, że się nie przerwało nagrywanie. Okej, co my tutaj mamy? Stacja radiowa, rynek. To malutkie jest. To jest malutkie. Coś z dekoracji? Nie. Tu nie. Zarządzanie może nie. Co by tu? Jakiś park? O, to tu pasuje chyba. To tu pasuje ewentualnie. Leśniczówka? Nie leśniczówka. Kino? Tego chyba nie mam jeszcze. Nie pamiętam, żebym coś takiego stawiał. Tylko pytanie teraz, do której drogi? Postawię to tak, okej, bo to z tej strony i tak się patrzymy. Tutaj niech to będzie do tej drogi. A z tyłu to się chyba jakieś kwiatuszki posadzi już. Może nie te drzewka, tylko po prostu jakieś kwiatki. Dobra, niech to się zapisze, niech moc będzie z tobą. Okej, i wezmę sobie... No chyba te kwiaty takie. Tak, kwiaty. Tutaj nawet po drugiej stronie to mamy, więc to chyba będzie dobrze wyglądało. Gdzie macie natężenie ruchu zbyt wysokie? No na tej drodze. Ale chyba bywało gorzej. Chyba kiedyś było gorzej. Jakieś jeszcze tutaj połączenie? Można zrobić, żeby ci pracownicy tam ewentualnie mogli dojechać. To sobie tutaj jakoś może przyspieszę czas, żeby tam się ten park wybudował w tym czasie. Jak ja to sobie tutaj robię. Okej, okay, nie tak, tak, tak. Okej, okay, to sobie nas szybciutko zasypię. Okej, okay, gdzieś tak dotąd, bo tam dalej i tak jest już nierówny ten teren. No i jakiś dodatkowy przejazd na tą strefę fabryczną. Myślę, że to jak najbardziej może być przydatne. Ktoś z tego skorzysta. Czy to się już wybudowało? No pięknie. Mamy tutaj jakieś jeziorko, jakiś taki budyneczek. No myślę, że to fajnie wygląda. Jeszcze fajniej będzie to wyglądało, jeśli w przyszłości tutaj się porobią te wieżowce. A teraz bardzo... Nie! Dobra, pewnie już część osób sobie poszła, ale trudno, przepraszam, zapomniałbym przecież o tym, na co pewnie część z was czeka, czyli zwiedzanie miast, no ale bym tutaj zrobił. Ostatnio byłem tutaj u Maxa, zmienił się właściciel, no ale idziemy naokoło i odwiedzamy FIFA City, China Bola, 12 dni, może być. Po 14 przypominam, że mogę usunąć miasto, ale tutaj za bardzo nie ma co zwiedzać, także... Także China, może coś tutaj pobuduj, albo zwolnij miasto dla innych. Chyba, że mam tak mało modów, że nic się nie wczytało. No okej, okay, jakaś taka wioska. Za dużo do zwiedzania nie ma. I teraz idziemy do miasta Pana Muchy, który ostatnio w grze był 3 dni temu.
Ale czy pan Mucha wchodzi do gry tylko po to, żebym mu nie usunął miasta? No, dzisiaj nie wyszło to zwiedzanie. No cóż, wioska, kolejna. Także przypominam, po 14 dniach, jak kogoś nie ma, tu gdzieś widziałem przed odcinkiem, 16 dni. No właśnie, więc jak jest ktoś chętny na miasto, ktoś chce budować tutaj u nas w regionie, piszcie w komentarzu. Wtedy pierwsze jest to miasto do zwolnienia. Jak coś znajdę jeszcze powyżej 14 dni, to mogę zwolnić. A teraz się już z wami żegnam naprawdę i do usłyszenia następnym razem. Cześć, cześć.